Boże, ksiądz Ryszard Bóg Halwa, zapłaci. Państwa i moim gościem jest były wojewoda warszawski, pan Maciej Gielecki. Witam serdecznie. Ja witam, Bóg zapłać, witam wszystkich Państwa. Tutaj mam akurat książkę Arka, między innymi to jakby pan mógł powiedzieć, pamięci mojego ojca, żołnierza niezłomnego. To prawda. No właśnie. Ale najpierw no niech pan powie o ojcu swoim, bo to będzie, od tego wyjdziemy, bo miał pan dobre korzenie. Myślę, że to nic szczególnego, jeżeli chodzi o sytuację wojny i powojnia. Ojciec już jako harcerz został zmobilizowany w 1939 roku do obrony przeciwlotniczej. Później trafił między innymi po próbie nieudanej przebicia się do Francji, do wojsk polskich tworzonych, trafił do oddziałów partyzanckich, do podziemia. No i jak to młody człowiek, zagubił się w lasach Puszczy wokół Tomaszowskiej, czy Tomaszów Lubelski, tamte rejony. Na tyle się zagubił, że nie wyszedł z lasu, zanim Polska na powrót powstała, a więc stąd jego niezłomność, czego skutkiem tego zagubienia były trzykrotny pobyt w więzieniach stalinowskich, z których go cudem wydobywali przyjaciele i rodzina. Czyli korzenie ma pan bardzo dobre. Wiemy, że pan nie tylko pełnił funkcję wojewody, jest pan również publicystą, zresztą świadczy też o tym właśnie ta pozycja bardzo piękna, Arka. Gdzie można dostać to, jeśli chodzi, gdyby ktoś chciał? W tej chwili resztki nakładu jeszcze chyba bywają do osiągnięcia poprzez stronę internetową, której po prostu arka.gielecki.eu. Jasne, no to będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z twórczością pana wojewody, a więc był wojewodą, publicystą, patriotą. Ale proszę, muszę, księże, uprzedzić, że to jest tylko dla ludzi wytrwałych. Ona jest równie pogmatwana i dziwaczna jak mój życiorys. Dzieje się w trzech płaszczyznach czasowych: współczesnej, przyszłej i 300 lat temu w Polsce, chociaż dzieje się z tymi samymi bohaterami, a więc jest bardzo zawiła, pokręcona, można powiedzieć swoiście dynamiczna. Więc jeżeli kto by się zainteresował, to jeżeli jest cierpliwość do tak dziwacznych rzeczy, zachęcam. No to zawsze to każdego z nas ubogaci, taka twórczość. Panie wojewodo, w jakich latach pan pełnił funkcję wojewody warszawskiego? I rozumiem, że to był pan ostatnim wojewodą warszawskim. Tak, rzeczywiście można powiedzieć, wzorem dawnych tytułów pisarzy ostatni, oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, województwo zostało rozwiązane, tak jak wszystkie 49 województw po reformie państwa, i utworzone województwo mazowieckie z byłych kilku województw, w tym warszawskim, więc byłem ostatnim wojewodą warszawskim w czasach rządów AWS-u. No właśnie, czy to była dobra droga, zmiana województw? Bo wtedy były cztery reformy. O ile utworzenie dużych województw miało swoje zalety, o tyle w mojej opinii, i byłem temu przeciwny, to w tej samej płaszczyźnie zderzenie władzy samorządowej i rządowej, czyli sejmiki wojewódzkie i administracja rządowa. Ja byłem zwolennikiem bardzo pośredniego ciała, jeżeli chodzi o samorządy wojewódzkie, czyli pozostawienie faktycznej samorządności na wysokości gmin i powiatów, natomiast delegowanie pewnych kompetencji bardziej opiniodawczych poprzez delegatury radnych powiatowych do sejmiku mazowieckiego. Podobne rozwiązanie było przed wojną, kiedy nie było co prawda sejmików wojewódzkich, ale sejmiki powiatowe to byli delegaci z sejmików, z gminnych samorządów. W ten sposób nie byłoby napięcia i byłoby płynne przejście pomiędzy władzą administracji rządowej a samorządowej. Efekt jest tego taki, że z dawnych kompetencji województw utworzono trzy niezależne organizmy, czyli wojewodę, sejmik samorządowy z marszałkiem na czele i ze starostą powiat. Czyli więcej funkcji, prawda?
powstało więcej chaosu. Zgoda. Panie wojewodo, proszę powiedzieć o swoich działaniach. Tutaj przed wywiadem rozmawiałem z panem, że pan miał wpływ na zmianę między innymi dyrektorów szpitali. To jest bardzo ciekawe, między innymi szpital Świętej Rodziny, gdzie akurat wczoraj robiłem wywiad z panem profesorem Chazanem, który później przejął tam funkcję dyrektora. Jak to było? Dlaczego pan zmienił dyrektora poprzedniego? Wśród kompetencji rozlicznych w byłych województwach była również nadzór nad opieką zdrowotną, tak szpitalami, jak placówkami zdrowia. I niestety szpital przy Madalińskiego, w tym czasie jeszcze on nie był mianowany Świętej Rodziny, to było specyficzne miejsce, gdzie wykonywano nieprawdopodobną ilość zabiegów zabijania dzieci, tak zwanej aborcji, poprzez wskazania społeczne. Brylował w tym osobiście dyrektor, który wystawiał bardzo duże ilości pacjentkom właśnie skierowań na usuwanie ciąży, których wykonywano w tym szpitalu. Dlatego też oceniając, że to nie jest najwłaściwsze działanie, bo przecież w naszym kraju wiele osób uważa, że życie jest nie tylko chronione od początku do końca, ale że jest ze świętością, ze swojej istoty powołania do życia. Więc środki publiczne nie temu powinny służyć. Nastąpiła zmiana dyrektora, notabene przy istotnym konflikcie pomiędzy Solidarnością a dyrektorem w tym szpitalu. W efekcie czego szpital przemianowano na Świętej Rodziny i rozpoczęła się normalna opieka nad pacjentkami. Przypominam mniej zorientowanym, że jest to szpital ginekologiczno-położniczy, a więc zajmujący się zdrowiem prenatalnym dzieci, kobiet, prawda, w ciąży czy tuż po porodzie. I właśnie dzięki temu wiele osób trafiało tam, byli zadowoleni. To jeśli chodzi o małżeństwa i kobiety, które no właśnie chciały tam rodzić dzieci. Zresztą chcę powiedzieć, że u nas później pan profesor Chazan w poradni zdrowego rodzicielstwa też pracował, także dziękujemy panu wojewodzie za taką odważną decyzję. Wojewodowie nie są od tego, żeby przyjmować podziękowania, chociaż to miło słyszeć, oni są po prostu, żeby wypełniać swoje obowiązki. Ja przyjąłem tę funkcję z nominacji konkretnej grupy politycznej osób. W tym czasie w AWS-ie dominowały postawy zdecydowanie katolicko-chrześcijańskie. Dla mnie to było naturalnym, że porządkujemy sprawy. Zresztą nie chodziło tylko o szpital przy Madalińskiego. Wielu dyrektorów pożegnało się ze swoimi funkcjami, prowadząc, delikatnie mówiąc, bardzo niewłaściwą gospodarkę finansową w no szpitalach. Tak, bo to też jest bardzo ważne, tak. Też, żeby była dobra kondycja gospodarcza. W tym czasie szpitale wszystkie były bardzo zadłużone, niektóre horrendalnie zadłużone. I nie dlatego, że niedostatek środków, tylko nazwijmy to nieliczenie się z rzeczywistością. Ale to jest pewna tajemnica funkcjonowania ośrodków zdrowia. Dzisiaj już wielu fachowców mówi o tym, że dalsze zwiększanie nakładów i tak nie przyniesie żadnej poprawy. Nie tutaj pies jest pogrzebany. Co by chciał pan podpowiedzieć obecnym wojewodom? To już jest w innym kształcie. No właśnie, samorządowcom, żeby właśnie wiemy, że samorząd też jest związany w jakiś sposób z politykami, ale wiemy, niedługo będą też wybory samorządowe. Jak powinni pracować ci, którzy są między innymi wojewodami? To bardzo trudne pytanie, dlatego że podpowiada się tym, którzy pytają się o zdanie. Natomiast gdybym się mógł podzielić refleksją, nie tyle odpowiedzią, co refleksją, to wydaje się to bardzo trywialne, że już dobre 2000 lat temu powiedziano, że pierwszym i podstawowym przykazaniem do działania dla człowieka jest nakaz miłości.
I wydaje mi się, że tyle wystarczy. Jeżeli ci radni, ci politycy dzisiaj tak czynni będą kierowali się miłością do bliźniego, to i sprawy publiczne realizowane czy to w samorządzie, czy w rządowych agentach będą miały się znacząco lepiej. Nie będziemy epatowani przez kolejne programy czy artykuły mówiące o przestępstwach wewnątrz grup politycznych, a będziemy mogli mówić, że idziemy zdecydowanie do przodu, prawda? Że staje się to wszystko przecież materia samorządowa, materia rządowa to nic innego jak wpływanie na relacje międzyludzkie. To za pomocą pieniędzy, które się odbiera poprzez podatki od nas, obywateli mieszkających w Polsce, decydujemy o tym, co robimy, prawda? Na co je wydajemy. I tu jest to podstawowe kryterium. Czym się kierujemy w doborze wydatków? Jeżeli kierujemy się tym, co nazywamy miłością bliźniego, wszystko będzie w porządku. Zaznaczam, że chodzi mi o rozumienie właściwie słowa miłość, które nie jest synonimem kochania. Kochanie to uczucie. Miłość to relacja, czyli sposób odnoszenia się do innych ludzi. Tak w źródłosłowiu polskim, tak w naszej semantyce, prawda, jest ujmowana miłość. A więc jeżeli ta relacja do ludzi będzie właściwa, nie ma żadnego problemu, czy jestem politykiem, czy jestem samorządowcem, czy jestem w parlamencie, w Sejmie, bo będę postępować właściwie. No, niedawno było takie czytanie związane z Salomonem, który był wybitnym królem po Dawidzie, syn, chociaż później no niestety zbłądził, ale to był wybitny. Ale Pan Bóg mówi, co chcesz ode mnie? On mówi, żebym sprawiedliwie sądził. I skoro Pan Bóg mówi, skoro nie prosiłeś o bogactwa i tak, a więc daję ci bogactwa, mądrość w sądzeniu. I to nawet jak królowa Saby go odwiedziła, to była zachwycona. Mówi, jak był mądry. I to jest to co Pan mówi, przykazanie miłości, czyli troska o drugiego człowieka. Tak, pamiętając jednocześnie, że nie ma sprawiedliwości bez miłości. Sprawiedliwość bez miłości staje się tyranią, natomiast miłość bez sprawiedliwości staje się pobłażliwością. Stąd też i my, katolicy, używamy tutaj wspólnika i, prawda? Trzeba być i sprawiedliwym, i miłosiernym. I w zasadzie niezależnie od tego, czy ktoś jest katolikiem, czy nie, to właśnie powinien się kierować tą zasadą. I wtedy, jeżeli będą wszyscy tą zasadą się kierowali, to wtedy nie będzie różnych kłótni, nie będzie zwracania uwagi nawet na ideologię. Bo widzimy, no jak spojrzymy nawet na, powiedzmy, Warszawę, na samorząd, jak wiele jest ideologii i przez to nie zwraca się uwagi na ludzi, na mieszkańców. I tu słusznie ksiądz podniósł sprawę pewnego niuansu. Spierajmy się, ale nie kłóćmy się. Wydawałoby się, że te dwa słowa leżą tak blisko siebie, a to jest przepaść pomiędzy nimi. Spierać się przy swojej różnicy zdań, tak żeby dojść do jakiegoś porozumienia, jest zupełnie czymś naturalnym. Natomiast kłótnia jest drogą, czy wręcz objawianiem nienawiści do innego człowieka, czyli przeciwieństwa miłości. I wtedy dwie strony są niszczone, prawda? Jeżeli jest nienawiść, jeżeli jest jakaś walka bezsensowna. Każdy przegrywa. Nawet pozorny chwilowy zwycięzca jest zwycięzcą klasycznie pyrusowym, bo zło do człowieka wraca. Zwyciężanie poprzez zło niczego nie przynosi. Panie wojewodo, my mamy prawo oczywiście bronić się przed naporem zła i to bronić się bardzo czynnie. Nawet tak jak wielokrotnie w naszej historii, z bronią w ręku. Ale obrona przed złem nie jest wyrazem nienawiści, tylko prawem do obrony siebie. No tak jak pański ojciec właśnie był tutaj. Tak jak to jest pokolenie. Tak, jak tamto pokolenie. I brakuje nam takiego pokolenia. Proszę powiedzieć, dlaczego, no to jest takie pytanie, ja wiem, może retoryczne, dlaczego pana nie wykorzystali, nie wykorzystują w pozytywnym tego słowa znaczeniu samorządowcy czy politycy jako po prostu doradcy, bo ma pan dobre doświadczenie. Myślę, że na to składa się jak zwykle w życiu wiele czynników.
A pierwszym to to, że wycofałem się z aktywności politycznej na skutek wieloletniej ciężkiej choroby nowotworowej. To zupełnie mnie wykluczyło. A drugie to to, że mijający czas powoduje, że przychodzą nowi ludzie z nowymi pomysłami, nowymi poglądami. A trzecie to być może ocena, że w moim pokoleniu nie udało nam się zrealizować tego wszystkiego, z czym porywaliśmy się w 1981 roku, tworząc wielki, wielomilionowy ruch Solidarności. Te ideały nadal są do zrealizowania, więc ludzie, którzy przyjęli zupełnie inną orientację niż wypełnienia tych nadziei, których pokładano w nas w 1981 roku i trochę później, z tymi ludźmi już w zasadzie nie widziałem wielkiego sensu po powrocie do zdrowia, dalszego działania. Więcej skupiłem się na współtworzeniu, współorganizowaniu kilku organizacji typu stowarzyszenia, fundacje, które miały przynosić jakieś wymierne dobro dla ludzi. No, kiedyś rozmawiałem z takim już bardzo starszym inżynierem, który miał wpływ na budowanie Zamku Królewskiego. No, dużo różnych inicjatyw robił. On mówił, jeżeli uda się 10% zrealizować z planów, z marzeń, to jest dobrze. To prawda. I to jest dobrze. Nie da się wszystkiego zrealizować. Trzeba po prostu ludzką miarą pamiętać, że świat już został zbawiony i to dobre 2000 lat temu. Teraz jest pytanie o to, którą stronę my osobiście wybierzemy, a wybieramy nie poprzez deklaracje, poprzez piękno słów, którego tak wiele, prawda, w antenach telewizyjnych, na portalach społecznościowych, tylko poprzez realne działania. Kiedyś mówiono, że drzewo poznaje się po owocach i tak naprawdę jest. Jeżeli moje działania są wyborem dobra, to znaczy, że idę właściwą drogą. Jeżeli natomiast i wtedy możemy mówić, czy 5, czy 10%, stworzyciel tego świata stryknął palcami i zaistnieliśmy jako wszechświat, jako jednostki. Więc nie chodzi o to, żeby 100% zrealizować marzeń, tylko tak naprawdę jaką drogą idę, o co jestem skłonny się bić, czemu jestem w stanie siebie poświęcić, swoje umiejętności, swoje siły, talenty i cokolwiek jeszcze. To jest prawda, bo po uczynkach poznaje się człowieka, bo wiemy, że jest dzisiaj wielu polityków, którzy pięknie mówią, piękne deklaracje składają, szczególnie przed wyborami. I teraz będą wybory samorządowe, o jak pięknie będą mówić, a później wszystko się skończy tak jak przed wyborami do parlamentu polskiego. Jakie były deklaracje, a później to się skończyło, no i tyle i koniec. Myślę, że gdyby nasi widzowie mieli pojęcie, ilu z tych polityków poświęciło czasu na naukę od zawodowców, jak się wysławiać, żeby być dobrze rozumianym, w ich rozumieniu akceptowanym przez słuchających, to złapaliby się po prostu za głowę, że tak naprawdę często niestety jesteśmy uczestnikami publicznego teatru, a nie faktycznych deklaracji. Proszę sobie przypomnieć, ile spośród deklaracji wygłaszanych było realizowanych, chociażby przez dzisiejszych rządzących. Ja dobrze pamiętam, a myślę, że wielu z nas dobrze pamięta deklarację pierwszego rządu przed wyborami, prawda, Tuska. Co z nich zostało zrealizowane? No, taka młoda dziewczyna, to można na Facebooku znaleźć, punktowała pana premiera Tuska. To obiecałeś, nie zrealizowałeś, tamto obiecałeś, inne rzeczy nie zrealizowałeś. No właśnie, a więc to jest tylko deklaracja. I tu jest chyba największy ten zgrzyt cywilizacyjno-racjonalny, że bardziej jako społeczność wybierająca, dokonująca wyboru kierujemy się emocjami, czyli ideologiami. Nie tym, kto ty jesteś, co ty robiłeś i na ile ci mogę zaufać, tylko ideologią.
To jest chyba najbardziej w tym wszystkim smutne, że stajemy się niewolnikami ideologii, frazesów, pustosłowia, ładnego aktorstwa, a nie racjonalności. Dla tych, którzy mają wątpliwość, czy cokolwiek jest sensu w tym, co powiedziałem, zachęcam do przestudiowania okresu odrodzenia w historii polskiej, który był oparty na twardym racjonalizmie arystotelejskim. Mało dzisiaj z nas osób chce wiedzieć, chce pamiętać, że cała kultura szlachecka opierała się na arystotelejskim racjonalizmie. Że tak jak Arystotelesa znał prawie każdy szlachetnie urodzony, co najmniej kilka fundamentalnych dzieł, trudno znaleźć analogii jakiejkolwiek w Europie. No tak, myśmy jak dawniej filozofia szalenie była, racjonalni. Filozofia była warunkiem jak gdyby dobrego poznania innych dziedzin wiedzy. To był jak gdyby fundament filozofia. Filozofia, prawda, z czasem dzieliła się na filozofię przyrody i filozofię myśli. Z czasem pojawiła się filozofia przyrody, matematyka, nauki techniczne, fizyka, więc można powiedzieć, że wszystko brało się z filozofii, czyli wracając do źródłosłowiu, z umiłowania myśli, prawdy. Tak, tak. A niestety, no, jeżeli odchodzimy od racjonalizmu, a wchodzimy w idealizm, czyli w ideologię, to nie wróży dobrze. No właśnie, jak pan. Musimy się otrząsnąć. Jak pan, panie wojewodo, ocenia sytuację Polski? Czy Polska jakoś się odrodzi? Bo na tle innych krajów, no można powiedzieć, jeszcze w miarę nie jest najgorzej w Polsce, ale czy my się odrodzimy, tak jak różni przepowiadali? No tak. Dla tych, którzy stawiają sobie tak trudne pytania, przypomnę historię Irlandii, która jeszcze w poprzednim pokoleniu, 20 lat temu, do swojej konstytucji wprowadzała ochronę życia poczętego, dziś wręcz wyrzuciła to ze swojej konstytucji, a związki wynaturzone stały się podstawą również prawodawstwa irlandzkiego. Te zmiany mogą bardzo szybko następować na niekorzyść. To, że ta lokomotywa jeszcze, prawda, na tle innych państw porusza się jako tako torami, pytanie, jak długo, zależy tylko od nas. Od tego, co przyjmiemy jako własną aksjologię, jako podstawowe prawa, którym chcemy się kierować i które uważamy za słuszne. Czy to nowe pokolenie, które nadchodzi, tak będzie mieć? To jest pytanie tak naprawdę do rodziców. Nie zasłaniajmy się programami ani w portalach społecznościowych, ani jakimikolwiek, prawda? Czym skorupka na młodu nasiąka, tym na starość trąci. Jeżeli dzisiaj załamujemy ręce nad postawami wielu młodych ludzi, to zacząć powinniśmy od załamowania rąk nad ich rodzicami, kto ich tak wychował. No, kto wiemy, do tego że rodzina doprowadza. To jest fundament, ale jest część młodzieży, która no właśnie między innymi dzięki tym rodzicom, którzy dobrze formują, bo wiemy, że dziecko rozwija się najintensywniej w okresie prenatalnym, a później do trzeciego roku. A ludzie, nie wszyscy rodzice wiedzą, wydaje im się to dziecko takie, nie ma jeszcze. I dlatego tutaj od rodziców, tak jak pan wspomniał, bardzo wiele zależy. Zapraszam wątpiących do parku. Teraz wiosną zobaczycie, ile mam, ile tat. Tatusiów grzebie w swoich smartfonach, a dziecko w spacerówce albo się patrzy pustym wzrokiem w przestrzeń, albo ewentualnie już w swoim smartfonie w wieku 3-4 lat w tej spacerówce grzebie. Więc gdzie jest to wychowanie? Gdzie jest to nawiązanie podstawy, jaką jest relacja między matką, dzieckiem, ojcem, dzieckiem? Co dalej będzie? Co dalej z tymi rodzicami będzie, gdy będą mieli swoje 60, 70, 80 lat? Ale wiemy, że obecnie również Ministerstwo Edukacji też daje tę swobodę dla młodzieży. Może to być, co Owsiak mówił, rób ta, co chce ta. I nie daje możliwości takiej, żeby młodzież się brała za naukę. Wiemy, że szkolnictwo też trzeba reformować, a nie w ten sposób, że wychowanie bez stresów donikąd prowadzi. No tak, tutaj wchodzimy w ostatnie 8 lat i pytanie, co szkoło, prawda? Co się wydarzyło takiego, że w miejscach, gdzie się edukuje przyszłych nauczycieli, nastąpiła zmiana rozumienia i powrót do funkcji wychowawczych szkoły?
Szkoła to nie jest tylko edukacja prosto rozumiana, to jest również wychowywanie człowieka. Tak było. Od Likeonu, czyli liceum, prawda, greckiego, wychowywano młodych ludzi. Dzisiaj trochę wiedzy, testem załatwimy sprawę, kończ i idź do pracy. Na Zachodzie tak jest, również w Ameryce, że są elity. O, tak. I są szkoły wybitne, a inni to nie. I myślę, że u nas też chyba tak będzie. Będą elity, ci rodzice, którzy dbają o dobre wychowanie dzieci, nie tylko edukację, ale również wychowanie, to mogą wpłynąć na to, że będą te elity. I również mówiąc o modelu amerykańskim, pamiętajmy o tym, że te elitarne, kosztowne bardzo szkoły jednocześnie fundują stypendia dla najzdolniejszych, biednych dzieci. To nie jest zamykanie się w getcie wyłącznie bogatych, zamożnych ludzi. Ci, którzy potrafią uczyć się, mają dostęp do najbardziej elitarnych i szkół średnich, i później studiów. Wystarczy popatrzeć, jaki odsetek ludzi wybitnych, niezamożnych kończy, czy to Howard, czy Stanford, prawda? A więc mamy nadzieję, że nie będzie tam tak najgorzej z Polską, tak jak kiedyś robiłem wywiad z prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Bogusławem Rogalskim, i zatytułowaliśmy to "Co z tą Polską?". A więc wierzymy, że jeszcze i wiara wielkich ludzi i te rodziny, które idą w myśl kardynała Wyszyńskiego, który mówi: rodzina Bogiem silna, myślę, że to pozwoli, żeby Polska była wielka. No tak, rodzina Bogiem wspólna, ale jednocześnie błogosławiony prymas Wyszyński przypominał, czym jest racja stanu, prawda? Czyli, że jest to dobro wspólne. I to jest pytanie, na co my Polacy umówimy się, że jest dobrem wspólnym, a więc co stanie się racją stanu realizowaną, czy przez samorząd, czy przez rząd, przez te różne nogi, prawda, administracji publicznej, jako racją stanu, co będzie tym dobrem publicznym. Ono bardzo się zmienia. Widzimy to w ciągu ostatnich 20-30 lat, jak bardzo zmieniło się pojęcie dobra wspólnego w Europie, w tej rodzinie, do której i Polska od dawna należy. Myślę, i ten że... wybór pozostaje pomiędzy nami, pomiędzy mną, księdzem i wszystkimi, którzy nas słuchają i którzy nas nie słuchają. O tym my decydujemy. Myślę, że nie dojdziemy do tej sytuacji jak w Irlandii, o czym pan wspomniał. Ja bywałem w Irlandii, nawet rekolekcje tam głosiłem. Rzeczywiście, a to dużo media zrobiły też. Zaatakowano Kościół, to co kardynał Wyszyński mówił. Ktokolwiek będzie chciał zniszczyć naród polski, rozpocznie od Kościoła. No i to się dzieje w mediach, tak. Widzimy, że atakują Kościół. To nie po raz pierwszy, prawda? Ale Kościół to, mówiąc wszyscy o Kościele, ludzie. Myślimy o administracji, a nie o wspólnocie wierzących. A więc pytanie, ile tej wiary zachowamy i będziemy rozwijać w sobie. Powracając do początku naszej rozmowy, czy będziemy się kierowali właściwą relacją do innego człowieka, czyli miłością. I na tym, panie wojewodo, zakończymy. Drodzy państwo, moim państwa gościem był pan Maciej Gielecki, były wojewoda, samorządowiec, publicysta. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Szczęść Boże.